Wiosna w pełni, żniwa już nie za długo, a tymczasem w naszej części Europy susza, w innych częściach globu a to przymrozki, a to powodzie. Na to wszystko jeszcze wojna w Ukrainie. Jak te wszystkie czynniki wpływają na globalne rynki zbóż i rzepaku? O tym porozmawiam dzisiaj z moim Państwa gościem, Bartłomiej Czekała. Zapraszam na Rolniczy Temat. Moim i Państwa gościem w programie Rolniczy Temat jest po raz kolejny dr Juliusz Urban, specjalista, ekspert do spraw rynków rolnych TOP Agrar Polska. Cześć Julek. Cześć Bartku, dzień dobry Państwu. Zanim przejdę do pytań, to tradycyjny apel do Państwa. Jeżeli oglądacie nas na kanale YouTube TOP Agrar Polska, zostawcie lajka pod tym filmem, udostępnijcie, skomentujcie i naciśnijcie dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia o kolejnych filmach. Jeżeli oglądacie nas na portalu topagrar.pl, zalogujcie się, by mieć pełen dostęp do wszystkich treści premium na portalu. A my przechodzimy do rozmowy, bo temat rynków rozgrzany do czerwoności właściwie może nie tyle od czasu samej wojny, ale dużo wcześniej się działo wiele różnych czynników, które ten rynek rozchwiały. Powiedz mi, na czym stoimy teraz, bo trwa wojna w Ukrainie, zablokowany częściowo jest eksport zbóż. Co właściwie w tej chwili się dzieje, jeżeli chodzi o sprzedaż zbóż z Ukrainy i jak to wpływa na globalne rynki zbóż rzepaku, a także no, innych roślin oleistych? No właśnie, z nowych zjawisk, które ciągle potęgują zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego na świecie, bo tu jeszcze o zagrożeniu bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce raczej mówić nie możemy, to jest ciągła blokada zbóż ukraińskich na granicach przy przejazdach kolejowych. Źródła podały, że jedynie 1 200 000 ton zbóż ukraińskich zostało wywiezione w kwietniu, z tego prawie 900 tysięcy koleją. Ale status jest taki, że 30 tysięcy wagonów po weekendzie majowym stało na przejściach granicznych Polski, Słowacji czy Rumunii. I przykładowo na granicy w Chrubieszowie, Izo-Chrubieszów, odprawa 9 tysięcy wagonów zajęłaby 19 dni, a to i tak jeden z krótszych okresów oczekiwania. W jednym z przejść słowackich pokazała się liczba 33 dni. Druga informacja to właśnie próba udrożnienia jakichś ruchów ukraińskich zbóż, których rzeczywiście jest tam ciągle sporo. Już nie mówię o udrożnieniu, jakie proponują Rosjanie, kradnąc ukraińskie zboże i próbując je przewozić. I tutaj dość duża rola w Syrii w wypraniu tego zboża i dostaw jednego ze statków, o którym mówiło się dość głośno, odrzuconego w Egipcie. Ale przede wszystkim rola wszystkich państw tutaj przygranicznych. I nawet ONZ wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, muszę powiedzieć, zaproponował ciekawą rzecz Białorusi. Tak, nie mylę się, Białorusi, gdzie zaproponowano zmniejszenie czy zmianę embarga na dostawy nawozów fosforowych z Białorusi do Unii Europejskiej w zamian za to, że przepuszczą ukraińskie zboża do litewskiego portu w Kłajpedzie. No, rewelacyjny pomysł. Nie wiem, czy Łukaszenko w ten sposób da się ograć, ale byłoby to faktyczne udrożnienie. Co do następnych newsów, które nas obiegają i które też warto konsumować, no to oczywiście dostawy rakiet amerykańskich przeciw statkom rosyjskim blokującym Morze Czarne. Jeżeli to by się ziściło, to ukraińskie chłopaki są w stanie Kurski 2 i Kurski 3 rzeczywiście zniszczyć tymi rakietami i Morze Czarne byłoby już luźne. Ale już przechodząc zupełnie ze spraw takich, odchodząc bezpośrednio wojennych do handlowych może bardziej, to zwróćmy uwagę na kolejne istotne doniesienia. Turcja skasowała zupełnie eksport mąki. A okazuje się, że Turcja 3,5 miliona ton mąki eksportowała, w tym 45% trafiało do Iraku. Irak natychmiast ogłosił na rynku, że 1 do 2 milionów ton pszenicy chce kupić na szybko. Pozostałymi klientami mąki produkcji tureckiej była Syria, której rola już była omawiana w zakupach kradzionego zboża z Ukrainy, czy Somalia, znamy ją również z innych pirackich pociągnięć. A o głód rzeczywiście tam nie trudno, bo
w źródła ONZ-owskie podały, że 22 miliony ludzi jest bezpośrednio w tych krajach afrykańskich zagrożone głodem, a 44 miliony uzależnione od pomocy humanitarnej, więc mówimy tu o rzeczywistych zagrożeniach. Takie te doniesienia na bieżąco konsumujemy. Przy tym czytamy w najnowszym raporcie USDA, że produkcja pszenicy będzie o 4,5 miliona ton niższa w nowym sezonie, na co nałożą się dwie liczby, które są bardzo przeciwstawne do siebie. Wzrost produkcji pszenicy z 21,6 do 33 milionów w Kanadzie, a z drugiej strony spadek z 33 milionów do 21,5 na Ukrainie, a więc tak naprawdę te dane się nieco niwelują. Niemniej jednak spadek zapasów światowych o 12% do najniższego poziomu od 6 lat stanie się najprawdopodobniej w następnym sezonie faktem. Dobrze, ale wróćmy na chwilę do tych przepływów zboża. Wspominałeś o tym, że są pomysły na to, w jaki sposób Białoruś włączyć do tego tranzytu, ale w tej chwili Ukraina apeluje głośno do Unii Europejskiej, pomóżcie nam wywieźć to zboże z naszego kraju. Powiedz po pierwsze, jakie możliwości ma Polska w tym zakresie? Ile możemy tysięcy ton tego ukraińskiego zboża wwieźć, przeładować, wysłać dalej? A druga rzecz, ile tego ukraińskiego zboża w magazynach w tej części niezajętej przez Rosjan może być? Bo do żniw niebawem będzie potrzebne miejsce na nowe zbiory. Wiadomo, że będzie ich trochę mniej z uwagi na sytuację wojenną, ale jednak będą. Co się tutaj w tym obszarze może dziać i jaka może być presja w związku z tym na nasz krajowy rynek zbóż? No rzeczywiście, ja nie sądzę, by Polska w znaczący sposób w obecnej sytuacji logistycznej, a więc przeładunków, ekspedycji do portów, to co powiedziałem, tych 19 dni oczekiwań w terminalach portowych może w znaczący sposób pomóc w ekspedycji tak dużej ilości ukraińskiego zboża w krótkim czasie. Dlatego też zapasy, o których wspomniałeś na Ukrainie, to są 4,2-krotnie wyższe niż w sezonie ubiegłym. I rzeczywiście mówi się o tym, że być może Ukraina po prostu, mimo tego, że zbierze mniej, to o czym powiedzieliśmy w następnym sezonie pszenicy, to w efekcie bilans będzie miała podobny, bo bilans otwarcia zasilą zapasy magazynowe z sezonu poprzedniego, jeszcze bieżącego. Więc Ukrainie de facto też można powiedzieć, że głód nie grozi w związku z tym. Natomiast to się będzie przenosić na bilanse krajów zdecydowanie uboższych w produkcję. Zagrożenie zmniejszenia kolejnych żniw do elewatorów ukraińskich jest istotne, bo jeśli nie będzie trwała bieżąca ekspedycja i będzie to tak zapchana ekspedycja jedynie kolejowa, nawet gdybyśmy przepuszczali i zielony trakt wiódł z naszego wschodu na zachód, chociażby przez Niemcy, tu czasami siedząc w Poznaniu przy trakcie kolejowym widzimy jadące pociągi bezpośrednio i to z napisem Deutsche Bahn, pociągi ze zbożem, długie składy. Ale ciągle tego jest za mało i tego się po prostu na kołach koleją nie da zrobić. Więc no krótko mówiąc, to może absurdalne, ale to, że zbiory będą mniejsze na Ukrainie, może pomóc temu, że zboże z nowych żniw się w jakiś sposób pomieści. Jeśli Rosjanie, tak jak robią teraz to skutecznie, nie zniszczą kolejnych i kolejnych magazynów, bo to też jest niestety grabieżca polityka najeźdźcy. Ale na chwilę chcę tu przywołać takie hasło, pojawiło się w parę tygodni temu w ustach polityków, suchy port w Polsce. No, czy to jest kolejne hasło, które ma mówić o tym, tak, pomagamy, będziemy pomagać, czy rzeczywiście ten suchy port jest realny do stworzenia, jak on może mieć moce przerobowe, ile tego zboża może przyjąć, przeładować i wysłać dalej? Terminale suche są wszędzie na świecie. Zresztą w Polsce mamy hutniczą nawet linię kolejową wiodącą bezpośrednio na Śląsk z szerokimi torami. Ja tylko podkreślę, że tak naprawdę no, przeładunek może się przyspieszyć. Może się również przyspieszyć
odbiór towarów czy odprawa towarów na granicy. Niemniej jednak ciągle to nie są takie masy, które odbierze jeden statek podpływający po 50 tysięcy, 60 tysięcy ton. I tego tutaj nie oszukujmy się, że zwiększymy nawet dwukrotnie odbiór z Ukrainy, ale ciągle mówimy to o milionie, góra dwóch milionach ton, podczas gdy stamtąd trzeba będzie wywieźć 20. I nawet tutaj pomysł rumuński o tym, że ustawienie portu dla wozu zboża to też jest pomysł logistycznie do zrealizowania bardzo, bardzo trudny, bo trzeba z tej Ukrainy ominąć Mołdawię, Naddniestrze, prawda? To jest też setki dodatkowych kilometrów, które to zboże musiało pokonać na kołach oczywiście. Tak, tak naprawdę jedynym lekarstwem na przyspieszenie eksportu z Ukrainy jest udrożnienie Morza Czarnego. I ja może trochę żartem, może nieszczęśliwym mówiłem o tych rakietach amerykańskich, bo rolę rakiet mogą zastąpić negocjacje, ale zwykle z takim ordynarnym wręcz najeźdźcom się nie negocjuje, więc trudno tutaj powiedzieć, żeby sprawy zmierzały w dobrym kierunku. A przejdźmy teraz do krajowego rynku, bo chciałem wiedzieć, jak te perturbacje, które są, jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie i rynki światowe, jak to się przekłada na nasz krajowy rynek, jaka tu jest sytuacja, jakich cen się możemy w tej chwili spodziewać i co do żniw się może u nas jeszcze wydarzyć? Do żniw to może się jeszcze wydarzyć bardzo dużo, bo u nas co tydzień widzimy nowe projekcje cenowe i nowe zdarzenia na rynku, ale rzeczywiście eksporterzy już coraz bardziej naszą obecną rzeczywistość przenoszą na miesiące letnie, czerwiec, lipiec, sierpień i ceny eksportowe w portach również są obecne, zbieżne z tymi, które proponuje się na nowe zbiory. Dzisiaj, czy może jeszcze powiedzmy sobie, że to są z wczorajszych analiz ceny 1860-1850 złotych za pszenicę ze starych zbiorów i za chwilę tyle samo z nowych zbiorów. Ja tylko mogę się powołać na jednego z brokerów, który pokazał swoje indykacje dotyczące nowych zbiorów z 17 maja roku ubiegłego i wówczas pszenica była wyceniana na 900 zł, 900-910 zł, a więc obecnie jest praktycznie o 1000 zł droższa ta pszenica z nowych, również ze starych zbiorów, więc tutaj a jeszcze te ceny, trzeba przyznać, nie znajdują zbyt dużego zainteresowania w podpisywaniu kontraktów, bo chyba każdy by tak grał z właścicieli towaru czy chociażby z uprawiających zboża. Bo mówiliśmy tutaj na wstępie o suszy i ta susza to nie tylko jest kwestia właśnie wojny w bilansach zbóż, bo susza jest wszędzie, we Francji, w Maroko. 70% upraw nie zostanie zebranych, a Maroko z kolei największym importerem pszenicy z Francji jest. W Europie całej mówi się o suchej wiośnie i rzeczywiście te bilanse zostają w tej chwili oglądane w dość czarnych barwach. Mówiliśmy o krajowym rynku i o tym, że sporo się może wydarzyć, a my, drodzy Państwo, będziemy mówić już niebawem o tym, co się może wydarzyć bardziej szczegółowo i w gronie licznych ekspertów, bo Tobak Agrar Polska po raz czwarty już organizuje giełdę rzepaczano-zbożową i Julu, już jesteś w gronie tych osób, które to bezpośrednio organizują. Powiedz proszę naszym widzom kilka słów o tym, kiedy, gdzie się spotykamy, kogo będziemy gościć i o czym będziemy rozmawiać. No właśnie, bo dzisiaj próbując wysnuć jakiekolwiek wnioski dotyczące nowych zbiorów, jesteśmy nieco za wcześniej. Dlatego naszą giełdę proponujemy tuż przed samymi żniwami. To jest 22 czerwca. Spotykamy się w hotelu Atut w Licheniu Starym, w gronie ekspertów, uczestników rynku, handlowców, ale także przetwórców, po to właśnie, żeby zorganizować dłuższe tematy, dłuższą dyskusję na temat zbożowy i rzepakowy. Tam przyjadą do Państwa przetwórcy, tam będziemy mogli się wszyscy spotkać, nie będzie tutaj spotkania online, spotkamy się na żywo, będzie możliwa wymiana zdania na każdy z tematów i tym bogatsi wyjdziemy z tego spotkania, im więcej z siebie damy, a więc im więcej będziemy mogli dyskutować. Ja serdecznie już dzisiaj zapraszam i ponieważ
w spotkaniu fizycznym na sali liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcam do jak najszybszych zapisów, bo rzeczywiście może być później ciężko z zapisami. Chętnych jest coraz więcej i z każdym dniem ich przybywa. Zapraszam 22 czerwca do hotelu Atut w Licheniu Starym na 4. ogólnopolską giełdę rzepaczano-zbożową organizowaną przez Top Agrar Polska. Ja do tego zaproszenia się przyłączam i również Państwa zapraszam. Adres, link do zapisu znajdą Państwo i na ekranie teraz monitora, i także w opisie tego filmu, a zatem klikajcie, zapisujcie się. Rzeczywiście będzie w zacnym gronie o czym rozmawiać i z pewnością z tego spotkania wyjdziecie Państwo z o wiele większą wiedzą i z możliwością prognozowania tego, co może się wydarzyć w najbliższym sezonie. Dziękuję tutaj bardzo za rozmowę. Państwu dziękujemy za uwagę. Dziękujemy bardzo. Zachęcamy do oglądania kolejnego odcinku programu Rolniczy Temat. A ten film polećcie Państwo dalej, polajkujcie, zasubskrybujcie nasz kanał i udostępnijcie także Waszym znajomym. Jeszcze raz dziękuję serdecznie. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia.